To było już, no nie wiem, może 43 rok. Bo tu front stał 3 miesiące. Jak siedzieliśmy w piwnicy, los. A w innym miejscu znów do piwnicy Niemcy strzelali przez drzwi, a byli tam pełno piwnica ludzi i takiego staruszka trafiła kula i córkę jego i zabili. A i Niemcy nas wygnali ze wsi. A jak słychać było te pociski, to wcześniej zrobiliśmy sobie taki bunkier tu za cmentarzem w Hucie Polańskim, w takim potoku. Wybraliśmy, panie, w brzegu dziurę, łop stawili kamieniami, ale tam, gdzie my byli w tym potoku, tam Ruski porwał nam owca. Wnętrzności zostały, a mięso zabrali. Nie było co jeść. I ten smalec ognisko nakładam. Chciałem stopić do zupy, nie? Ale jo, 12 godzina, co myślę, mają tu strzelać w południe. Pójdę do bunka. Pocisk na ognisko. Ale tego smalcu, ani garka, żeby choć część garnczka znaszedłem. Nic. Wszystko gdzieś się zamietło, panie. Przeszliśmy potem stąd, bo już dokuczały nam te właśnie pociski za dużo. Przeszliśmy do lasu, tak zwane Baranie, więcej na wschód. Tam zrobiliśmy wielki taki szałas. Zaczęło się. Nawet jedna kobieta dziecko urodziło w tym szałasie. Pieluchy prali w czym?